Dzień dobry, dzisiaj będzie troszeczkę mniej merytorycznie Za to bardziej emocjonalnie A to dlatego, że chciałbym się skupić na krytyce Cezarego Miszty, która jest delikatnie mówiąc Po ostatnich meczach Moim zdaniem przesadzona Zapraszam Wiadomo, że w życiu piłkarza jest ten jest tak dobry jak jego ostatni mecz nie jest tajemnicą, że kiedy zagrasz dobry mecz jesteś chwalony, kiedy zagrasz nieco słabszy jesteś oczywiście za to krytykowany natomiast to co się dzieje po ostatnim meczu z Górnikiem Zabrze wobec Cezarego Miszty jest delikatnie mówiąc przesadzone, a to dlatego, że w zasadzie już wszyscy go skreślili i już nie chcę tutaj grać jakiegoś strażnika moralności bo jeśli chodzi o kibiców neutralnych czy kibiców leka na przykład którzy mogliby sobie upatrzeć jakiegoś młodego najlepiej piłkarza najlepiej jeszcze legionistę z krwi kości, jak miejsce Cezary i będą go krytykować do bólu tak jest akurat w tym wypadku, natomiast troszeczkę boli mnie to, że nawet kibice leki go skreślili już całkowicie wiadomo, nie będę tutaj jak gdyby zaklinał rzeczywistości popełnił błąd przy golu górnika Zabrze powinien był najlepiej złapać piłkę, a jeśli to mu się nie udało, zgodnie z Rzemiosłem Bramkarskim, powinien wybić piłkę do boku, tak żeby ta nie wylądowała pod nogami przeciwnika. Tak się nie stało. Legia straciła przez niego bramkę. Natomiast obwinianie go za to, że Legia przegrała, tylko jak gdyby przez jego błędy, to jest delikatnie mówiąc absurd. Statystyki mówią wprost, że w zasadzie Miszta, chociaż rozegrał 5 meczów, miał okazję zanotować 20 obron. Najlepszy pod tym względem, najbardziej zapracowany bramkarz Ligi yy, Maciej Gostomski obronił 61 yy, strzałów. Yy, jakby nie patrzeć, miał, yy, zrobił to w 15 meczów, natomiast Cezary Misztar rozegrał tylko 5, miał 20 obron i w zasadzie jakby nie patrzeć, średnia tutaj jest 4 strzałów na mecz. To jest problem legii, że w zasadzie piłkarze legii od, po, pozwalają rywalom na to, aby yy, rywale oddawali. Średnio jak wyliczył ekstra stats przed ostatnią kolejką, 14 strzałów na mecz, to jest czwarty wynik w Lidze. Mało tego jeśli chodzi o strzały celne, to. Legia pozwala rywalom na oddawanie średnio pięciu strzałów celnych na mecz, to jest już podium, to już jest trzecie miejsce w Lidze, i to jest główny problem, tak naprawdę, jeśli chodzi o defensywę Legii. Nie Cezary Miszta jest problemem, tylko problemem Legii jest w zasadzie to, że rywale robią sobie z jej obroną co chcą w Lidze. Taka jest niestety prawda, bo już dzisiaj nikt nie pamięta o tym, że Miszta tak naprawdę rozegrał fantastyczne zawody w Neapolu że. Z Leicester tak naprawdę gdyby nie on to Legia prawdopodobnie nie wygrała by być może nawet by nie zremisowała i w zasadzie tak jak mówiłem jesteś tak dobry jak twój ostatni mecz, natomiast jeśli chodzi o młodzieżowców, a młodzieżowcem jak wiadomo jest Cezary Miształ, on dopiero 20 lat skończył miesiąc temu z młodzieżowcami to jest taka sinusoida formy. Raz zagrają dobrze, potem niestety w kolejnym, w kolejnym tygodniu będą się prezentować nieco gorzej. My wszyscy chwalimy chociażby Kamińskiego czy Kozłowskiego, którzy są fantastycznymi piłkarzami, są wielkimi talentami, natomiast oni nie są bramkarzami. Oni są piłkarzami z pola i jeśli popełnią błąd, jeśli zrobią coś złego, tak naprawdę nic się złego tutaj nie dzieje z tego względu, że zaraz mogą zagrać nieco lepiej i wszyscy będziemy ich chwalić. To jest normalny, Natomiast jeśli chodzi o Cezarego misztę, tutaj sytuacja wygląda w ten sposób, że jeśli on popełni błąd, a błędy będzie popełniał, bo jest młody, niestety będzie za to niesamowicie krytykowany i już się tak dzieje, niestety wiadomo jest, że y, prawdopodobnie teraz y, jak gdyby kiedy wró wróci Borus, ten straci miejsce w składzie, co jest normalną rzeczą, bo będzie się od niego uczył. I ja też nie chcę tutaj mówić o tym, że sytuacja jest jaka jest, jeśli chodzi o misztę to on powinien bronić w każdym meczu. Nie, jeśli Boruc wróci, powinien bronić ten, który jest w lepszej formie. Na ten moment Miszta być może nie ma tej formy, natomiast te błędy, które on popełnia, to, są, to, to jest moim zdaniem poniekąd też wynik tego, że jest niepewn... nie, nie czuje się pewnie. Jest tutaj problem mentalny, jeśli chodzi o Cezarego Myślę, tak samo jeśli chodzi o całą ekipę Legii Warszawa. Nie jest tajemnicą, że dzieje się w tej drużynie bardzo źle, wiadomo, że wyniki są złe i one budują atmosferę, jeśli o to chodzi tutaj miszta nie jest wyjątkiem jak każdy inny piłkarz legi. Faktycznie. faktycznie jeśli chodzi chociażby o grę na przedpolu, on ma z tym problem, o czym opowiadał i na początku roku w wywiadzie z Legianet, natomiast dodał taką jedną fajną rzecz o tym, że one te błędy, to że on źle wtedy źle miał zwyczaj wychodzić yy, na przedpole do dośrodkowań na przykład Wynikało z tego, że on miał taki jakby naturalny strach, bał się tego robić. I tak będzie, jeśli, jeśli będziemy go kryty... jeśli kibice legi będą go cały czas krytykować za to co on wyprawia w bramce, a wyprawia bardzo często też cuda jak już w wspomnianym meczu z Napoli mówiłem. Dzisiaj Legia gra z Lesternie Nie wykluczone, że będzie bokaterem spotkania, bo tak się może wydarzyć. Ostatnio zagrał słabo. Dzisiaj zagra być może znacznie lepiej. Jestem wielkim fanem jego talentu. Jeszcze się rozwinie. On na ten moment rozegrał tylko 11 meczów w Ekstraklasie. To jest naprawdę bardzo mało. W wieku 20 lat, w wieku 19, przepraszam, zadebiutował w Legii. Artur Boruc, którego wszyscy cenimy, debiutował w Legii mając lat 22. Wszyscy też Porównują Misztę do y, Majeckiego, Wiadomo, było jego bramkarz Legii Warszawa, który obecnie gra w Monako, nie może się tam przebić, ale myślę, że koniec końców też wielki talent. Y, Majecki też popełniał błędy w Legii Warszawa, z tą różnicą, że Legia wówczas nie była w takim kryzysie jak dzisiaj. Dzisiaj każdy błąd Miszty będzie niestety y, potęgował cztery albo 5 razy większą krytykę niż wtedy, kiedy grał Majecki, ja pamiętam nawet taki mecz kiedy błąd Majeckiego kosztował legie 3 punkty to był mecz z Wisłą Płocki i tak naprawdę czy ktoś o tym pamięta? Nie o tym nikt nie pamięta, bo Majecki świetnie się rozwinął, Majecki zachował wiele czystych kąt, natomiast te błędy mimo wszystko w młodym wieku popełniał, to jest normalne i a propos Cezarego Miszty to jest jak najbardziej normalne trzeba wziąć pod uwagę, że te błędy będą, będą się zdarzały i oczywiście, ja też nie mówię, że tutaj wszystko jest tak, jak gdyby, jeśli o niego chodzi, wszystko super fajnie. Już mówiłem o tym, że ma problem chociażby z tym wychodzeniem do dośrodkowań. Natomiast to jest wszystko do poprawy. To jest wszystko do poprawy i myślę, że jeśli będzie regularnie występował, być może uda się na wypożyczenie. Bo to też trzeba sobie wziąć pod uwagę fakt, że mówimy, mówimy, kibice mówią o tym, że on nie nadaje się na ekstraklasę. Że powinien pójść na wypożyczenie? Tak, powinien pójść na wypożyczenie, ale mówienie, że nie nadaje się na ekstraklasę, to jest troszeczkę przesadzone, bo on może pójść na wypożyczenie, wrócić w świetnej formie i na pewno kibice legi będą mieli jeszcze z niego spory pożytek. I mam nadzieję, że tak właśnie będzie. Dlatego tutaj chciałbym też zaapelować do kibiców legi, żeby troszeczkę ta krytyka nie szła w tę stronę, że on się nie nadaje, bo się nie nadaje i jeszcze, jeszcze być może co niektórzy mnie wyśmieją, to jest normalne, już się przyzwyczaiłem. Natomiast. Jeśli chodzi o misztę, myślę, że on jeszcze da dużo, dużo radości, wielu, wiele radości swoim, swoim sympatykom. Na koniec chciałbym tylko zaprosić Was do dyskusji, jeśli ktoś zechciałby wyrazić swoją opinię. Ja się z wielką chęcią z nią zapoznam. Oczywiście nie trzeba się ze mną zgadzać, natomiast myślę, że ta krytyka jest zdecydowanie przesadzona, jeśli chodzi o młodego piłkarza. I to tyle, co chciałbym dzisiaj wyrazić. Dziękuję bardzo. Życzę miłego dnia.